co działo się z drugim wilkiem z naszej opowieści? Otóż ten wilk spotkał w lesie czerwonego kapturka. Była to mała, urocza, uwielbiana przez wszystkich dziewczynka. Ale najwięcej kochała ją babcia. Podarowała jej pewnego razu czerwony kapturek, aż dziewczynka nie rozstawała się z nim nigdy, nazwano ją czerwonym kapturkiem. Jednego dnia wysłała matka czerwonego kapturka do chorej babci, która mieszkała za lasem. I wtedy właśnie, idąc do babci, dziewczynka spotkała wilka. Nie wiedziała, że to złe i groźne zwierzę, więc nie bała się go. Witaj, czerwony kapturku. Dzień dobry, wilku. A dokąd to idziesz? Tak sama po lesie? Do chorej babci. A co tam masz w koszyczku? A, smakowite ciasteczka, trochę soku. To wszystko dla babci, żeby jej sił przybyło. Aha, bardzo ładnie, bardzo ładnie. A gdzie mieszka twoja babcia czerwony kapturku? Jeszcze kawałek drogi. Tam za lasem, w małej drewnianej chatce z czerwonymi okienkami i żywopłotem. Dobrze. Chętnie bym schrupał i wnuczkę, i babcię. No, jak to zrobić? No, kapturku, zobacz, jak tu pięknie w lesie. Kwiatki kwitną, ptaszki śpiewają. Spójrz dookoła. Na pewno babunia ucieszy się, gdy przyniesiesz jej bukiecik. A na mnie już czas. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, wilku. Tymczasem wilk pędził co sił w łapach do babcinej chatki. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Przyniosłam ci ciasteczka i soczek, żebyś się posiliła. Drzwi są otwarte. Naciśnij klamkę i wejdź. Ja leżę w łóżku. A teraz ją połknę. A teraz założę czepek i koszulę babci. Tak. I myk do łóżka. Dlaczego drzwi są otwarte? Dziwne. Dzień dobry, babciu. O, cisza. Nikt nie odpowiada. Podejdę do łóżka. A cóż ta babcia tak mocno nasunęła czepek na twarz? Dziwne. Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. Babciu, dlaczego masz takie wielkie ręce? Żebym cię lepiej mogła objąć. Ach, babciu, ale dlaczego masz takie brzydkie usta? Żeby cię łatwiej zjeść. No, ale się najadłem. Prześpię się teraz. A to co? A któż to tak chrapie?
Muszę zajrzeć do chatki. Niemożliwe, żeby to tak chrapała staruszka. Może coś jej się stało. A, to ci dopiero. Toż to wilk. A, mam cię, ty stary szkodniku. Zaraz cię zastrzelę. No, ale. A jak on połknął staruszkę, to mogę jej zrobić krzywdę. Lepiej wezmę nóż. O, rozpruję mu brzuch. Och, dziękuję. Dziękuję za uwolnienie. Tak strasznie ciemno było w brzuchu wilka. To przebrzydłe zwierzę połknęło mnie. Ledwie żyje. No proszę, proszę usiąść. O, dobrze. Już nic wam nie grozi. Biegnij teraz, czerwony kapturku, tak? I przynieś dużo kamieni. Dobrze. Napełnimy brzuch tego szkodnika. O, tak. I tak też zrobili. Kiedy wilk się obudził, chciał prędko uciekać. Kamienie jednak tak mu ciążyły, tak stukały, że łapa za łapą powoli ze spuszczonym łbem ruszył do lasu. I odtąd nikt nigdzie go nie widział i nie słyszał o nim więcej. A czerwony kapturek... Oj, babuniu, jakże się cieszę, że jesteśmy całe i zdrowe. Czy smakują ci ciasteczka? A dziękuję, dziękuję. Bardzo się pokrzepiłem. Dużo lepiej się czuję. A ja od dziś zawsze już będę słuchać mamy i nigdy więcej nie będę sama biegała po lesie.